Cześć kochani, z tej strony Kałaj Brunet, będę grała w grę. No i to jest taka gierka stworzona, nie wiem czy przez Polaków, ale chyba. I ponoć jest naprawdę dobra. No i jest to taka miłosna gierka, Animal Love Story. Już nie pamiętam co tam było dalej, jestem na czwartym poziomie, szybko się w to gra. No i zobaczymy, jak mi pójdzie dalej i czy będę chciała dalej grać. Ma naprawdę świetne recenzje ta gra. No i zobaczymy. Nie wiem, czy jest głośno. Ostatnio grałam w dużo takich gierek. Powiedzcie mi, co wygraliście ostatnio. Ja przyciszę na muzykę. Tak więc mamy tutaj Madzię, to jest moja bohaterka. No i Madzia buja się w takim blond koledze ze szkoły, Hirokim. A Daisuke to jest jej przyjaciel. I Madzia odkryła, że jej mama ma problemy finansowe, więc postanowiła zagrać w gry online, które przenoszą człowieka trochę tak jak w SAO do sztucznej wirtualnej rzeczywistości i tam zarobić pieniądze, by pomóc mamie. I w grze spotyka Hirokiego, właśnie tego chłopaka, w którym się podkochuje. To zadzwonimy do Daisuke. Lecimy dalej. O, jest. To jest ten kolega ze szkoły.
A to jestem ja w wersji w grze. Jaka słodka.
Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. No i teraz czekamy godzinę na odblokowanie kolejnego etapu gry. No, zobaczymy jak to będzie. Mi się ta gra podoba. Fajne są walki. Można walczyć. Nie wiem, czy da się to zobaczyć. O, tu jest moja postać. Poziom trudności. Tutaj są zwierzaki. Można było je zabić i dzięki temu uzyskać ekwipunek. Tu już nie mam nic, bo już te misje się zakończyły. Tak więc... A nie, daję radę. Teraz zobaczymy. Czyli coś nowego. I tylko nie wiem, co to niby ma być. No ale dobra. No i trzeba teraz czekać. Tak więc... Najgorsze są reklamy. Bo niestety... Troszeczkę to zajmuje, ale jakoś to się da wytrzymać. Fajna gierka. Podoba mi się. Jeżeli chcecie, to będę nagrywała jeszcze więcej takich filmików. Do usłyszenia i pa!